Powiedz Tomi, jak Ci się podoba taka impreza? No bardzo fajnie, bardzo fajnie. No też przychodziłem tu ze swoim synem, tu no, razem z dzieckami bawiliśmy się tu i no bardzo mi się podoba, bardzo to ładnie wszystko wygląda. Nie wiem, czy mieliście czas, ale czy dostrzegłeś kogoś utalentowanego? No tak, już patrzyłem tu kilka takich zawodników, młodych, taki bardzo mi się podoba. No to od razu widać, że jest tam talent i że to może być następni zawodnicy do ekstraklasy. A czy w Chorwacji też organizujecie takie imprezy? No tak, ja myślę, że w każdym klubu to tak coś organizuje. W Chorwacji też najwięcej to tam Dynamo Zagrzeb, Hajduk Split i większe kluby, które mają takie dużo, dużo zawodników, takich młodych, takie dobre te szkole piłkarskie, także no czasami tam byliśmy tak też. Tak. A powiedz, czy siedzący tutaj Ci na ramieniu Janek też ma ochotę być piłkarzem? No ja, my cały dzień to domu kopamy tę piłkę, to jest... No teraz też, jak oglądaliśmy, no to musimy go trzymać za rękę, cały czas chciał chodzić do tego boiska, chciał się pograć tam z chłopakami, ale no poczekamy jeszcze rok, a... Zobaczymy. Tak, młody jest. Dzięki. Proszę powiedzieć, czemu służą takie akcje? W pierwszej kolejności upowszechnieniu sportu, upowszechnieniu piłki nożnej, zachęceniu do tego, żeby oprócz normalnej aktywności, którą mamy w życiu, tak, pomyśleć o tym, że dobrze jest ze swoim dzieckiem wyjść na świeże powietrze, pozwolić dziecku się proporcjonalnie i dobrze rozwijać fizycznie, ale również, żeby zachęcić samego siebie do tego, żeby coś ze sobą zrobić, a być może również zainteresować się w ogóle piłką nożną, również tym, co się tutaj w Płocku dzieje dobrego, a dużo się dobrego dzieje, jeśli chodzi o pierwszy zespół i być może przyjść na stadion, pokibicować i zobaczyć, że futbol to jest nie tylko samo kopanie piłki, ale coś więcej, coś, co może ludzi zintegrować wokół wspólnego celu. A czy da się wychwycić jakieś takie no, perełki, talenty, które no, jeszcze w profesjonalnych akademiach nie trenują? Ufam, że tak. Dlatego ten projekt jest finansowany również z publicznych środków, bo on ma dać szansę tym, którzy normalnie nie mają czasu, możliwości, aby komukolwiek pokazać swoje umiejętności. Tak? A więc jest to okazja dla rodzica i dla dziecka, żeby tutaj właśnie przed oczami zawodowych trenerów się zaprezentować. A dla samej Wisły Płock i pionu szkolonego Wisły jest to jakby zwiezienie tych ludzi tutaj i możliwość przyjrzenia się im, ewentualnie zaproponowania komuś przystąpienia do którejś z drużyn Akademii. Jak bardzo różnią się takie projekty od tego, co Pan jako kilkuletni adept piłki nożnej no miał do dyspozycji, z czym wtedy młodzi chłopcy spotykali się w pierwszym swoim treningu? Przede wszystkim za moich czasów była zupełnie inna filozofia. Sport był
raczej kwalifikowany, tak, a więc sito selekcji, ci, którzy się nadawali, zostawali w sporcie, ci, którzy nie, lądowali jakby poza nim, musieli dla siebie znaleźć jakąś inną rolę. Teraz myślimy inaczej, chcielibyśmy, żeby sport właśnie wyszedł z tych ram takich mocno kwalifikowanych, żeby był dla wszystkich, tak, bo jak się okazuje, potwierdzają to niestety badania, jesteśmy coraz grubsi, mamy kłopoty ze skoliozą, mamy kłopoty z płaskostopiem, układ krążenia, układ oddechowy, one domagają się tego, żebyśmy wstali od komputera, wstali z kanapy i dali dobry przykład sobie, innym, ale przede wszystkim zrobili coś dla własnej jakości życia. To bez, w tych nowych czasach, bez takich akcji, bez wyjścia, zachęcenia, bez własnego przykładu, dlatego jestem tutaj przed panem w tej koszulce, to jest trudno zrobić. Tak, jest mnóstwo pokus takich, które nas trzymają w domu właśnie i takich możliwości nam ograniczają. A jak możemy się obaj przekonać, dzisiaj sprzyja nam wszystko, pogoda cudowna, mnóstwo fajnych ludzi wokół, zadowolonych, uśmiechniętych. Dobrze się bawimy i to jest cudowne. Ja to oczywiście w głębi duszy trochę zazdroszczę tym dzieciakom, ale też patrząc na nich, jak biegają teraz za piłką, widzę to trochę w innych okolicznościach, ale również siebie, tak? Widzę u tych dzieci ten entuzjazm, który pewnie był na mojej twarzy, to, że można było zrobić wszystko, co rodzice chcieli, tylko żebym mógł pójść na trening. Tak, to jest cudowne, to jest absolutnie coś ponadczasowego i myślę, że długo po nas też tak będzie.